O pierwsze w tym sezonie zwycięstwo walczyli piłkarze rezerw Lecha Poznań i Centry Ostrów Wielkopolski. Obie ekipy w pierwszej kolejce zanotowały remisy. Kolejorz we Wronkach podzielił się punktami z Gromem Plewiska, zaś dzisiejsi goście Lecha Centra Ostrów zremisowała z GKS-em Dopiewo. Od początku meczu warunki dyktowali Lechici. W 8 minucie spotkania Siwek z prawej strony podaje płasko do Kownackiego i jest 1-0 dla Kolejorza. Kownacki swoją drugą bramkę mógł strzelić w 19 minucie. Chromiński podaje do Orłowskiego. Orłowski jest Kownacki, ale trafia wprost w bramkarza gości. Ci swoją sytuację mieli w 33 minucie, ale Kucharski po uderzeniu głową z rzutu rożnego niewiele się pomylił. Nie udało się gościom z Ostrowa, udało się za to Lechitom. Chromiński podaje do Jakubowskiego. Jakubowski jest już w polu karnym. Jakubowski jest 2-0 dla Lecha Poznań. Michał Jakubowski strzela swojego drugiego gola w tym sezonie. Jeszcze przed przerwą Lechici strzelili trzecią bramkę. Dośrodkowanie Woźniaka, Dejewski i akcję skuteczną główką zamyka Kownacki. Lech prowadzi już 3-0. Aktywny w tym meczu Kownacki, zwłaszcza w pierwszych 45 minutach, mógł strzelić hat-tricka po takim oto błędzie Anioła, ale w tej sytuacji goście zdołali wybić piłkę na rzut rożny. Jeszcze przed samym zejściem na przerwę Kownacki w sytuacji sam na sam z Aniołem minął już bramkarza gości, ale nie mógł się zdecydować, czy strzelać, czy podawać i nic z tej akcji nie wyszło. W drugiej połowie sytuacji bramkowych Lechitów było już zdecydowanie mniej, ale w 84 minucie wprowadzony w drugiej części Kapsa przegrał pojedynek sam na sam z Aniołem, co nie udało się w 84 minucie, udało się 2 minuty przed końcem. Akcję prawą stroną przeprowadził Siwek, podaje do Łągiewki, ten dośrodkowuje, a Kapsa ustala wynik meczu na 4-0 dla Lecha Poznań. Zdecydowanie lepsza pierwsza połowa, wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Wiadomo, że jeżeli mecz się układa 3-0 do przerwy, to później jest łatwiej w drugiej połowie, w drugiej ćwierćfinale. Mamy przewagę jeszcze jednym golem i wydaje mi się, że zasłużenie wygrywamy 4-0. Poprzedni rywal bardzo wysoko na nas usiadł przez cały mecz, wytrzymywali nasze tempo. No dzisiejszy rywal, no, strzeliśmy szybko pierwszą bramkę i myślę, że to dało taki spokój, gdzie rywal musiał już gonić, my mogliśmy sobie spokojnie pograć i strzeliśmy drugą i trzecią do przerwy i koledzy dobrze dograli. Tu nie było nic innego, tylko strzelić to i tak się stało i muszę tutaj strzelać, żeby dać argumenty trenerowi w pierwszym zespole, żeby mógł na mnie postawić.